sobotę, 30 lipca, o godzinie 15.15 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie. Powtórzenie rozmowy widzów krakowskiej telewizji Krater z Jackiem Woźniakowskim. Prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa, witam krakowskich telewidzów telewizji Krater, a teraz konkretnie z profesorem Jackiem Woźniakowskim. Przyjechałem do Krakowa, żeby rozmawiać z Jackiem Woźniakowskim. Rocznik 20, Kolumb, uczestnik kampanii wrześniowej, ułan, dwakroć odznaczony Krzyżem Walecznych, potomek polskiej szlachty, obywatel królewskiego Krakowa, Zakopanego i świata, estetyk i esteta. Filolog, opozycjonista, uczestnik Okrągłego Stołu, członek Papieskiej Rady Kultury, twórca Krakowskiego Centrum, Międzynarodowego Centrum Kultury, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od zawsze związany z Tygodnikiem Powszechnym, redaktor pisma Znak i twórca wydawnictwa Znak, prezes Fundacji Kościelskich, Nagrody Literackiej od niedawna przyznawanej w Polsce, autor licznych artykułów, 7 bodajże, książek i z pewnością 4 dzieci. W wieku lat 70 obwołany prezydentem miasta Krakowa. Panie profesorze, dziękujemy za przybycie do studia. Proszę Państwa, możecie Państwo do pana profesora Jacka Woźniakowskiego dzwonić. Nasza rozmowa emitowana jest na żywo. Numery telefonów w Krakowie 55 08 07 55 32 83. Panie profesorze, dlaczego tak krótko trwał pański związek z samorządem? Ja od początku spodziewałem się tego, że to nie będzie zbyt długie i nawet prosiłem, żeby nie przeciągano tego poza rok, co moi koledzy rozmaici z samorządu mieli mi za złe, bo uważali, że nie można z góry zapowiadać, że człowiek się nie zdąży nawet rozpędzić. Ale w rezultacie to trwało jeszcze krócej, dlatego że zaczęły się głosowania w Radzie na temat tego, kogo by tu wyeliminować, między innymi mnie. Jakoś się nie udało raz i drugi. Wreszcie postawiłem pewne warunki Radzie, bo bez ich spełnienia nie wyobrażam sobie, że mógłbym był dalej pracować. I większością jednego głosu te warunki nie zostały przyjęte, dzięki czemu z ogromną ulgą jednak mogłem opuścić ten posterunek, który był pouczający, ale trudny. Oczywiście ja nie byłem do niego. Ja się właściwie przez tych 5 miesięcy dopiero nauczyłem, co trzeba by było zrobić, no ale to już było... No właśnie, trudne, czy pańskie, nie tylko zresztą pańskie rozstanie się z władzą, czy z aspirowaniem do władzy, nie jest znakiem jakiejś pogardy dla kompromisu, czy świadectwem rozejścia się intelektualnych marzeń z rzeczywistością wolności, kiedy trzeba ją realizować? Malutkie sprostowania, dwa. To znaczy, po pierwsze nie aspirowałem do władzy, tylko chciałem coś pożytecznego dla Krakowa zrobić. Nawet się dość długo odrzekałem tego wyboru, bo ja nie zostałem obwołany, tylko wybrany przez Radę. Tak to wyglądało w tych pierwszych właściwie wyborach. Jeszcze jedno sprostowanie do biografii, że ja nie mogę powiedzieć, że jestem twórcą tego centrum w rynku, ani nawet, że byłem twórcą wydawnictwa Znak. Byłem współdziałałem przy tym rzeczywiście, ale z ludźmi, którzy bardzo duży wkład. Tak, ale ja zapytałem jednak o co innego. Ja zapytałem jak się intelektualista czuje, ten intelektualista, który tak czy inaczej walczył o możliwość twórczego działania, czyli sprawowania władzy, bo inaczej tego nazwać nie można. Jak się czuje w momencie, w którym musi powiedzieć po 3 latach, z ulgą musiałem opuścić ten posterunek? No czuję ulgę właśnie, jak powiedziałem, a poza tym jednak nie chciałem się wynosić bez tych głosowań wszystkich, samemu dymisji zgłosić, bo uważałbym to troszkę za pozycję dezertera. Dezertera, wie pan? Komu zdezerterować nie wolno? Kto powinien być prezydentem takiego miasta jak Kraków? Czy jakiś fachowiec, urbanista na przykład, inżynier, czy polityk? Co sądzi pan o nadchodzącej w tej chwili w drugiej etapie, w drugiej kadencji samorządowej polityzacji rad gminnych? Proszę pana, polityzacja nie jest bardzo szczęśliwą rzeczą, bo uważam, że trzeba dbać przede wszystkim o miasto i o to miasto powinni dbać wszyscy, niezależnie od tego, do jakiej partii należą. A kto powinien? To trochę zależy od momentu, wie pan. Dobrze by było, na początek nie dało się żadnego fachowca postawić rzeczywiście i wszyscy byliśmy amatorami. Potem stopniowo powinny się jednak wyrabiać pewne kwalifikacje zawodowe i ludzie coraz to lepiej powinni
No, albo przygotowywać się, albo być przygotowani już przedtem do tych funkcji. I mam wrażenie, że teraz dosyć szczęśliwy jest układ, bo pan Lasota, który jest prezydentem miasta, dość długo był wicewojewodą, bardzo pilnie się przyjrzał temu, co myśmy robili. Zresztą byliśmy w bardzo przyjaznych stosunkach wtedy, kiedy ja byłem prezydentem. Także myślę, że on umiał bardzo dobrze skorzystać z tych pewnych wstępnych doświadczeń. Czy potrzebni są nowi fachowcy, ci, którzy uczą się od 5 lat, czy jako człowiek, który przez jakiś czas miał do czynienia z administracją, myśli pan, że można opierać się na tych ludziach, którzy mają doświadczenie w zarządzaniu nie tylko miastem, w ogóle administracją publiczną przez minionych lat 40? Myślę, że nie. Myślę, że to jest dość niefortunny pomysł, żeby wykorzystywać ich doświadczenia. Po pierwsze, te doświadczenia zostały zdobyte w zupełnie innych warunkach i dotyczyły właściwie innych perspektyw, można powiedzieć. A po drugie, mimo wszystko dosyć obciążały wiele z tych osób i przypuszczam, że jednak ekipy powinny być, myślę, że powinny być odnawiane. Bardzo systematycznie. 55 08 07 55 32 83. Pierwszy z państwa się dodzwonił. Halo, słuchamy. Prosimy bardzo. Halo, dzień dobry, moje nazwisko Majewski jest. Chciałem się zapytać pana profesora, jak słyszałem, jest podobno przeciwko aborcji. Panie profesorze, ja się zgadzam, że... Ale dlaczego na przykład stosuje pan... Dlaczego nie jest pan przeciwko reformie rolnej? Czy komuniści, tak jak się twierdzi, są zabójcami, bo są za aborcją, a nie stosuje się do tego, nie cofa się na przykład reformy rolnej, przecież to jest tak samo złodziejstwo. Dziękuję bardzo. Pan pyta o pana stosunek, nasz słuchacz pyta o pana stosunek do aborcji. Negatywny. Do aborcji negatywny. Uważam, że został zawarty w tej sprawie pewien kompromis, gdzie osoby o bardzo różnych przekonaniach znalazły jednak pewną formułę i moim zdaniem wracanie do tego w tej chwili, kiedy jest taka masa pilnych spraw do załatwienia i zaognianie tej całej sprawy po raz drugi na rzecz pewnych stosunkowo drobnych poprawek nie ma sensu. Ale oczywiście sama aborcja mi się wydaje złem, natomiast ustawa aborcyjna to jest zupełnie inna sprawa. Tutaj trzeba patrzeć na jej skuteczność, na to, czy ludzie są przygotowani do jej rozumienia i do jej stosowania w życiu. I to jest rzecz polityka właśnie. Ale nie zaognianie opinii i szukanie punktów tarcia i punktów sporu, dlatego że tego nam w ogóle nie potrzeba. Panie profesorze, jest pan człowiekiem w Polsce znanym przede wszystkim jako członek, twórca, współtwórca, duch można nawet powiedzieć, czy współduch Tygodnika Powszechnego. Adam Michnik w poświęconej panu wielkiej książce Fermentum Masse Mundi napisał taki piękny tekst Dlaczego i za co kochamy Tygodnik Powszechny. Ja chciałem się zapytać, czy pan o tym wie, dlaczego już nie kochamy tak Tygodnika Powszechnego i co ludzie kręgu Tygodnika Powszechnego chcą, powinni zrobić, żeby znowu być kochani? Czy też nie ma już takiej potrzeby? Halo? Nie, potrzeba miłości oczywiście istnieje na pewno. To znaczy obopólnej potrzeba kochania i bycia kochanym. Jeżeli ona się nie spełnia w tak wysokim stopniu, jak to było przedtem, to dlatego, że w ogóle jedność społeczna została szalenie rozchwiana, jak wiadomo. No, po prostu nastąpiła wolność i rozmaite kierunki działania się otworzyły, rozmaite kierunki myślenia. I to jest normalne, że w sytuacji wolności ludzie są mniej skoncentrowani wokół kilku wiodących idei. Przedtem było wiadomo, że trzeba walczyć z komunizmem, prawda? I to była sytuacja prosta. Teraz nie bardzo wiadomo, co trzeba robić najprzód, co trzeba robić potem. W związku z tym Tygodnik stracił tę postawę jedyności właściwie i jak powiedzieć, tego pisma, które wytyczało jedyną możliwą drogę w gruncie rzeczy. Ktoś z państwa się dodzwonił, widziałem, że się rozłączył. Powtarzam, można dzwonić 55 08 07 55 32 83. Która dzwoniła, jeśli można, pytała, czy pan profesor sądzi, że czy w dzisiejszym świecie warto jeszcze być intelektualistą? No, bez tego w ogóle mnie się zdaje, że nie warto sobie wyobrażać przyszłego świata. Wyobraża pani sobie świat bez intelektualistów w ogóle, to znaczy co? Bez mózgu jak gdyby, bo mimo wszystko oni, intelektualiści, powinni te funkcje pełnić. To nie znaczy, żeby wymuszać innych albo żeby ich zastępować w myśleniu, ale mimo wszystko powinni starać się w tym myśleniu pomagać, coś od siebie dokładać, reprezentować myśl innych i pomagać do tego, żeby ona się wykrystalizowała dokładniej. No jakże bez takich funkcji
społeczeństwo może. Jakże w ogóle... bez takich funkcji, czyli bez inteligencji? A pytanie, jeśli ja dobrze zrozumiałem, o intelektualistów, typowo polskie pytanie, czy potrzebna jest nam klasa mózgowców, którzy będą nam dawali jedynie światło i słuszne rady, czy też w każdej klasie, w klasie inżynierów, w klasie lekarzy, w klasie drobnych przedsiębiorców, powstaną ci mowni, inteligentni, tak, którzy tak, będą... Tak, ja myślę, że to jest ideą właściwie, to jest ideą. To znaczy, czy to jest to samo, co intelektualista w tym momencie? Tak, to są ludzie, którzy są wtedy intelektualistami, pełnią te funkcje, bo właściwie to nie powinna być klasa, tylko to powinna być pewna funkcja, którą każdy myślący człowiek może spełnić wtedy, kiedy sytuacja tego od niego wymaga. Tak sobie wyobrażam. A ci zawodowi intelektualiści, jeżeli tak wolno powiedzieć, to znaczy co? To są myśliciele, filozofowie. No, kategoria filozofów istniała zawsze, prawda? I to jest dosyć normalne, że istniałaby dalej chyba. Panie profesorze, czy dobrze rozumiem, że Tygodnik Powszechny, jego krąg jakby nie było bardzo chrześcijański, związany z chrześcijaństwem, jednocześnie opowiedział się dość zdecydowanie przeciwko nurtom prawicowym? Czy jesteście jako ta formacja bliżsi, powiedzmy, ideom Lewicy Laickiej i Gazety Wyborczej, czy bliżsi nurtom prawicowym, nie wiem, RDR-u, Porozumienia Centrum? No ja bym wolał takich wyborów kategorycznych nie dokonywać, ale oczywiście przez cały czas naszego istnienia, cały czas istnienia Tygodnika, myśmy mieli wielu przyjaciół, którzy niekoniecznie byli chrześcijanami, ale którzy mieli wizję kultury polskiej i wartości podobną do naszej i muszę powiedzieć, że może być, że to jest chyba bliższe lewicy, mimo wszystko, laicki, jak pan to nazwał, bo na pewno na przykład takie formacje jak formacja Paksu, to znaczy sprzyjająca dyktatorskim rozmaitym układom i uważająca, że katolicyzm świetnie się w nich powinien mieścić, to zupełnie nas nie urządzało i nigdyśmy nie byli w przyjaźni z tego typu poglądami. Tak samo jak nie byliśmy nigdy w przyjaźni z poglądami skrajnymi w różnych dziedzinach, między innymi skrajnie nacjonalistyczne. Zupełnie co innego jest wielkie uszanowanie dla tradycji narodowych i chyba dawaliśmy przez 50 blisko lat dowód, że je szanujemy, a zupełnie co innego jest pewien szowinizm, ksenofobia, zawzięcie przeciwko wszystkiemu, co jest odmienne i tak dalej. Otóż tego bardzo nie lubimy, niewątpliwie. I otóż jest chyba klasyczne, ważne polskie pytanie. Świetnie, to czekam. Prawica jest osamotniona, prawica nie ma zaplecza intelektualnego. Tak. Czy izolacja prawicy od zaplecza intelektualnego nie prowadzi do jej właśnie izolacji, by nie rzec nawet zoologizacji chwilami? Ja nie wiem, ja myślę, że są ludzie, którzy próbowali to zaplecze dla prawicy stworzyć. Nie wiem, czy Aleksander Hall na przykład nie miał takiej idei, żeby ucywilizować, jeżeli tak można powiedzieć, intelektualnie prawicę. Nie bardzo wiem, czy mu się to udało, czy mu się udaje. Nie bardzo wiem, jakich ludzi przekonanych można znaleźć, którzy by rzeczywiście dzielili jakieś bardzo skrajnie prawicowe poglądy. W ogóle w Europie, nie mówię tylko w Polsce. Bo oczywiście umiarkowane wahania między prawicą a lewicą, to są wszystko ludzie, którzy się doskonale dogadują, ale chodzi o pewien radykalizm tych poglądów, który jest niesłychanie niebezpieczny. 55 08 07 55 32 83. Ktoś się dodzwonił? Halo, słuchamy. Prosimy bardzo. Halo? Tak, halo? Słyszymy panią. Proszę pana, ja nawiązuję do wypowiedzi pana profesora właśnie, Woźniakowskiego, gdzie powiedział przed chwilą, że stara się obsadzać fachowców, a właściwie starał się obsadzać fachowców, ale nie miało to miejsca na pewno w stosunku do stanowiska, załóżmy, dyrektora budynków i lokali, z uwagi na to, że na pewno, a do tej pory ten pan pełni tą funkcję, a na pewno nie jest to, proszę pani, jak to się mówi popularnie, fachowa osoba. Chyba była z wyboru potrzebna wtedy, ale czy w dalszym ciągu? Chciałam usłyszeć zdanie pana profesora na ten temat. Dyrektor budynku lokali, czy zna pan tę osobę? Podobno ta niefachowa osoba, która od pańskich czasów utrzymuje się na stanowisku, jest tam w dalszym ciągu. I pani pyta, co pan o tym sądzi. Nie mam pojęcia, wie pani, już prawie nie pamiętam. Zapomniał pan kto był. Tak, zapomniałem już, kto tam. Mnie się wydaje, że tam są specjaliści czy fachowcy zupełnie dobrego kalibru, którzy wykazali się znaczną uczciwością i bezstronnością w prowadzeniu tego działu, ale bardzo możliwe, że były tam jakieś obśliźnięcia. Ja muszę powiedzieć, że
tego już naprawdę no, trudno pana mędrzić o szczegóły tak, sprzed tak, jednak kilku lat. Panie profesorze, prawie całe dojrzałe życie przeżył pan w kraju, gdzie nie można było nawet głośno powiedzieć, że żyje się w niewoli, bo oczywiście obowiązkowo należało formułować, że żyjemy w kraju wolnym. Czy pańskich rówieśników, Kolumbem pana nazwałem na początku, można nazwać pokoleniem straconym, czy też może pan o sobie powiedzieć, że miał pan życie szczęśliwe? Tak, mnie się tak wydaje. To znaczy, może ja jestem optymistą z natury, ale myślę, że naprawdę miałem nadzwyczajne szczęście i w rodzinie, to jest podstawą tego, żeby się czuć na tym świecie jakoś nie osamotnionym, i w zawodzie, to znaczy to, że ja trafiłem do Tygodnika Powszechnego i że miałem niesłychanie bliskich przyjaciół, z którymi pracowałem, mogąc całkowicie im zaufać i nie mając cienia podejrzliwości wobec nich jakikolwiek, ani oni nie mieli tej podejrzliwości wobec mnie, to było takie błogosławieństwo i taka rzadkość w tej sytuacji, a także ten przywilej, że myśmy mogli powiedzieć o tym, że nie jesteśmy wolni i w rozmowach, jeżeli nawet nie mogliśmy tego w pełni napisać, bo cenzura szalała, to jednak w rozmowach z urzędnikami państwowymi, czy z mediami zagranicznymi, kiedyśmy się wreszcie do nich dorwali, mówiliśmy szczerze, co myślimy na ten temat. I oczywiście może mówiliśmy to ostrożnie, bo powiedzenie całkowicie szczere byłoby jednoznaczne z likwidacją Tygodnika Powszechnego. Ale ostrożnieśmy jednak to wszystko wypowiadali i to była nasza funkcja między innymi. A co dało panu w życiu najwięcej szczęścia? Co mi dało najwięcej szczęścia? Tak. Myślę jednak, że życie rodzinne. Myślę, że życie rodzinne. No to trzeba zapytać w momencie, czy artyście wolno się żenić? Proszę pokazać tę książkę pana profesora. Inaczej mówiąc, czy sztuka jest dopełnieniem życia, czy schronieniem dla tych, którzy sobie z życiem rady nie dają? Tak. Wie pan, ta rozprawka, czy artyście wolno się żenić, to była próba socjologii życia artystycznego w XIX wieku i pokazanie, jak trudno było się wpasować artyście w pewne kategorie społeczne XIX wieku, a przede wszystkim, jakie mity narastały wokół tych kategorii, bo rzeczywistość nie zupełnie odpowiadała tej mitologicznej wizji artysty, który powinien być samotnym geniuszem, z nikim się nie wiążącym i tam dalej. Więc to właściwie nie mieszajmy tego do rzeczywistości. A drugie pana pytanie było. Drugie pytanie istotne. Czy sztuka jest dopełnieniem życia, czy schronieniem dla tych, którzy sobie z tym życiem schronieniem w żadnym razie. Schronieniem w żadnym razie. Wie pan, jednak najbliższym, chociaż dużo ode mnie starszym przyjacielem naszym, mogę powiedzieć, bo i moim, i mojej rodziny, i moich dzieci także był Józef Czapski, który dla mnie jest klasycznym przykładem tego, że sztuka nie jest żadną izolacją, tylko przeciwnie, no, splata się z życiem w jeden nierozerwalny węzeł i nadaje życiu wielką część jego sensu. Polska kultura artystyczna zawsze funkcjonowała w znacznej mierze jako kryptopatriotyczna. Czy w dobie wolności widzi pan dla niej przyszłość? Inaczej mówiąc, czy jest ona, znowu parafrazując tytuł pańskiej książki, do zbawienia koniecznie potrzebna? Polska kultura patriotyczna, artystyczna. Pan mówi. Artystyczna, po prostu. Polska kultura artystyczna. Proszę pana, ja myślę, że nie istnieje dojrzałe społeczeństwo, które by nie wyrażało treści, jakie przeżywa, poprzez sztukę, to znaczy poprzez literaturę, ale i muzykę, i malarstwo, i architekturę, w ogóle organizowanie swojego otoczenia. A precyzując, jaka jest kondycja polskiej sztuki w tej chwili, kiedy już nie musi z cenzurą walczyć, kiedy już nie bardzo może wykrzykiwać jakieś okrzyki patriotyczne. Tak, ja myślę, że może być, że jej jest teraz trudniej, jak wszystkim, jest trudniej troszkę odnaleźć jej właściwą funkcję, właściwe formy działania, ale mam wrażenie, że to się wszystko jeszcze kwestia wielkich indywidualności, które się powinny zjawić. Jak się zjawią, to sztuka znowu skoczy naprzód, może już skacze, tylko my tego nie zupełnie jesteśmy świadomi. Ale oczywiście, że bez tego działania no, społeczeństwo w ogóle jest nieme, że tak się wyrażę, i nie znajduje sposobów ani wyrażenia się, ani komunikowania się z innymi. To jest szalenie ważna sprawa. Ta komunikacja poprzez sztukę z całą tradycją europejską, powiedzmy, i naszą, i z tą przyszłością, która się tworzy. Zatem, co pan sądzi o fundacjach? Czy wysiłek sponsorów jest w stanie zastąpić udział państwa w dotowaniu kultury? A to jest, wie pan, ważna rzecz, bo sztuka nie tylko jest troszkę zagubiona dzisiaj ze względu na szukanie swojej tak zwanej identyczności, ale także ze względu na szukaniu mamony. Artyści byli w
pewnym sensie pieszczeni przez tamten system, nawet jeżeli byli w opozycji, bo system był na tyle ciężki i nieruchawy, że stwarzał artystom, licząc na to, że zawsze z nich zrobi jakąś tubę dla propagandy swojej, stwarzał artystom nadzwyczaj korzystne warunki. I to tak się mechanicznie stosowało nawet wobec tych artystów, którzy tej funkcji tuby bynajmniej nie pełnili, a nawet pełnili funkcję czasem wręcz odwrotną, czyli opozycyjną. A teraz trzeba odnaleźć nowe bazy materialne dla wielu działań artystycznych, tak czy inaczej bezinteresownych. I tutaj mnie się wydaje, że niedobrze się dzieje. Niedobrze się dzieje. Po pierwsze, widzę w tej chwili tendencje centralizacyjne, które idą całkowicie pod włos temu, czym powinien być mecenat. Bo mecenat nie może należeć do państwa. Państwo powinno pomagać mu, ale nie decydować, nie rozkazywać, nie ściągać wszystkiego do wspólnego mianownika. Wrócimy do wątku. Widzę, że ktoś się dodzwonił. Halo, słuchamy. Prosimy. Halo. Witamy pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, ja chciałem się zapytać, jaka jest różnica przed tym między rządzeniem między komunistami, a rządzeniem między klerem? Przedtem nie wolno było tego, a teraz za kler jak, co nie wolno? Tak samo aborcje, te wszystkie sprawy. Jaka jest różnica? Przedtem komuniści mieli władzę, a teraz kler ma władzę. Dziękuję. Jaka jest tu... No, jaka czyli tu tendencje totalitaryzacyjne. Usłyszałem kawałki tego pytania, tak, że dawniej miał władzę dawni komuniści, a teraz kler. Tak, tak, tak. A nie, to jest troszkę... Przepraszam bardzo, że niegrzecznie powiem, ale zabawne pytanie, dlatego że między władzą polityczną a tak zwaną władzą kleru w ogóle nie ma żadnej paraleli między nimi nie ma. Po drugie, kler nie ma żadnej władzy, to znaczy nikt nie musi go słuchać. Jeżeli ktoś chce należeć do kościoła, należy do kościoła. Jeżeli chce stosować się do wskazówek tej instytucji, którą szanuje i do której się czuje członkiem, robi to. Jeżeli nie, wolna wola, prawda? I uważam, że przypisywanie jakichś teokratycznych zapędów klerowi czy tak, to jest zupełnie bez sensu, dlatego że takiej szansy po prostu nie ma. Nie jestem pewien, czy może są księża, którzy by tego chcieli. To by było bardzo niedobrze, ale mnie się zdaje, że ogólnie rzecz biorąc takich zapędów nie ma. Mogą czasem istnieć niepotrzebne zupełnie odruchy, które wynikają z pewnych przyzwyczajeń nabytych w czasach komunistycznych, to znaczy, że Kościół stanowił jedyną zaporę przeciwko totalizmowi i wtedy się wytworzyły pewne odruchy obronne, które dalej czasem funkcjonują. To jest niedobrze, ale tutaj nie można żadnych porównań robić między... Panie profesorze, a czy nie odczuwa pan, tak jak społeczeństwo i badania na to wskazują, upadku pewnego popularności Kościoła? Tak, myślę, że to jest prawda, że istnieje upadek popularności. Czemu pan profesor to przypisuje? Częściowo wynikający z tego, że właśnie nastąpiła wolność, więc społeczeństwo wytwarza szereg instytucji, które powinny funkcjonować, że tak powiem, w jego imieniu, jako jego organy, i Kościół jest na niektórych odcinkach życia społecznego mniej potrzebny, jak gdyby, a na tych odcinkach jeszcze stoi, no, siłą tradycji, siłą nawyków i tak dalej. To jest jeden powód. Drugi powód to są pretensje do tego, na przykład, że Kościół odzyskuje swoją własność, co chyba mu się naprawdę należało, bo na przykład jeżeli były zakony powołane do tego, żeby uczyć, no to powinny budynki, w których to uczenie się odbywało, móc odzyskać. Ale być może, że robi to czasem z niewystarczającą uwagą, czy z niewystarczającym taktem. Ja myślę, że w ogóle mnóstwo rzeczy, którymi społeczeństwo obciąża Kościół, wynika z braku taktu i z braku delikatności. Z tego, że Kościół był tak przyzwyczajony do tego, że przecież wiadomo, co ludzie myślą, że przecież wiadomo, ku czemu dążymy, że nie ma co się oglądać na jakieś względne urzędy, tylko jedziemy, prawda? Otóż tak nie jest. Ludzie chcą jednocześnie realizować to, o czym marzyli przez długie lata komunizmu, ale jednocześnie chcą, żeby istniała pełna demokracja we wszystkich formacjach społecznych. A w Kościele nieraz tego instynktu demokratycznego, czy kultury demokratycznej, czy kultury dialogu z ludźmi myślącymi inaczej, tego nieraz brakuje. Wróćmy do wątku kulturalnego. Mówił pan przeciwko centralizmowi. Jak ocenia pan w takim razie postępowanie jako ministra Kazimierza Dejmka? Jak ocenia pan jego czyny te? Negatywnie, proszę pana. Negatywnie. Uważam, że władowanie takich kolosalnych pieniędzy w pismo, którego jeszcze nie ma i które nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie, czy się rozwinie i będzie czytane. W momencie, kiedy jest cały szereg pism kulturalnych, które właściwie niesłychanie potrzebują zasilenia, ale już istnieją, już działają, są wynikiem
wysiłku nadzwyczaj bezinteresownego, drobnych czasem grup, robienia nagle pisma, które minister powołuje do życia, minister. To jest właśnie ta centralizacja, która mnie się strasznie nie podoba. Mnie się wydaje, że tak być nie powinno. Jak to robią inni? Jest pan chyba najbardziej kompetentną osobą do zapytania. Ma pan do czynienia ze Szwajcarią, z Fundacją Kościelskich. Jak na przykład w Szwajcarii dotuje się kulturę? Skąd oni biorą na swoją narodową operę, na swój narodowy teatr, na swoje być może narodowe pisma? Proszę pana, jest oczywiście, że rząd bardzo często dotuje różne instytucje, ale nie w sensie utrzymywania ich bezpośredniego, tylko powołuje pewne organizmy. Weźmy nie przykład Szwajcarii, tylko bardziej znany przykład British Council, albo Fondation de France, albo Goethego, Instytutu Goethego w Niemczech. To są instytucje, gdzie rząd ma sporo do gadania, ale jednak mające wysoki stopień autonomii i one dostają od rządu pieniądze, ale one mają gospodarować tymi pieniędzmi jako przedstawiciele społeczeństwa, a nie ministerstwa. A zatem czym jest powołana przez pana Europejska Fundacja Kultury? Czy tu rząd będzie miał coś do gadania? Proszę pana, Europejska to się nazywa Międzynarodowa Fundacja Kultury i ona się składa, jak powiadam, nie jest powołana przeze mnie, tylko miałem w tym swój pewien udział, ale ona się składa z dwóch części. Jedna część to jest agenda Ministerstwa Kultury, ale druga część jest fundacją niezależną od Ministerstwa Kultury i te dwie części współpracują ze sobą, właśnie dlatego są dwie, żeby stopień niezależności jednak utrzymać i żeby jakby przypominać ministerstwu, że bardzo dobrze, my się cieszymy, że nas zasilacie, ale chcielibyśmy mimo wszystko mieć wysoki stopień autonomii. I tak być powinno. Mnie się wydaje, że jeżeli my płacimy wszyscy podatki, to między innymi po to, żeby państwo zasilało takie organizmy, ale organizmy społeczne, które wspólnie, ludzie kultury, myśliciele, artyści i tak dalej, decydują o tym, jaki kierunek ta kultura ma przybrać. A poza tym jest mnóstwo innych źródeł zasilania. Polityka fiskalna, tak mi się wydaje, powinna ułatwić na przykład przemysłowcom dawanie pieniędzy na kulturę. I tak się dzieje w Ameryce, prawda? Ogromna część tych pieniędzy, które w Ameryce idzie na kulturę, w Stanach Zjednoczonych, to są pieniądze wielkiego przemysłu, zwolnione od obciążenia podatkowego. W Polsce zupełnie tego nie umiemy robić. Ciągle ten fiskus to jest właściwie wydzieranie każdej możliwej sumki pieniędzy, a to nie jest żadna polityka kulturalna. Teraz konkretnie, czy miastom, w których pan żyje, Zakopanemu, Krakowowi, służy demokracja? Ja myślę, że na długiej fali na pewno tak. To znaczy nie widzę, żeby mu co innego mogło lepiej służyć. A w tej chwili oczywiście są z tym kłopoty, jak zawsze w okresie ząbkowania, to znaczy spory rozmaite, brak zdecydowania w pewnych sprawach, małostkowość ludzka, która się przejawia czasem w niespodziewany zupełnie sposób, pomieszanie interesu prywatnego z interesem publicznym, no to wszystko Zacznijmy występuje. Zacznijmy od małego. Co dziś jest najważniejsze dla Zakopanego? Dla Zakopanego? Dla Zakopanego. Proszę pana, ja nie powiedziałem o tym, że pan Jacek Woźniakowski jest mieszkańcem Kozińca i obywatelem Zakopanego również. No to znaczy obywatelem moralnie rzecz biorąc, bo formalnie nie, ale ja myślę, że Zakopane to jest taki zupełnie unikatowy wypadek, bo tam jest i Park Narodowy, i Muzeum Tatrzańskie, i miasto, gdzie się zjeżdża kolosalna ilość turystów i to powinien być niezwykle sprawny samorząd, który właściwie reprezentuje nie tylko to środowisko, ale reprezentuje w pewnym sensie dużą część Polski. I dlatego to jest osobny przypadek zupełnie. Ja nigdy nie przemyślałem do końca tego, jak powinien wyglądać samorząd w środowiskach, które żyją z napływu gości. Dawno temu, w 60. którymś roku, napisał pan tekst o planowaniu. To oczywiście wtedy trzeba było pisać o planowaniu. Czy planowanie regionalne jest potrzebne? Czy da się taką strukturę urbanistyczną, jak Zakopane, jak Kraków, zaplanować? Czy na przykład potrzebny jest nadzór budowlany i kto powinien go realizować? No, nadzór budowlany na pewno potrzebny, bo inaczej będą powstawać budowle, które się zawalą na trzeci dzień po swoim powstaniu wobec jeszcze bardzo niedobrych nawyków, jakich pełno nabraliśmy w tym okresie 50 ostatnich lat, gdzie rzeczywiście robota jest tandetna. Ale ja myślę, że z planami jest tak, że jeżeli plan jest zbyt sztywny, to wtedy nie spełnia żadnej funkcji, żadnej roli w ogóle. To znaczy po prostu rozmija się z życiem i powstaje na miejsce planu w rzeczywistości kompletny chaos. Natomiast plan elastyczny, który się dopasowuje do życia, gdzie mimo wszystko widzi się jakąś perspektywę przyszłości, ale nie nagina się tej przyszłości do jakichś
pomysłów zupełnie wyssanych z palca, no to jest bardzo przydatna rzecz oczywiście i wszędzie istnieje takie plany, plan urbanistyczny rozwoju Paryża. Widziałem taką książeczkę, to śliczna jest, śliczne wydawnictwo, gdzie każdy, nawet laik, może zorientować się, jaki ten Paryż kiedyś ma zamiar być. Otóż u nas niestety to planowanie nie tylko było sztywne i wobec tego nic z niego nie wynikało właściwie poza chaosem, ale co więcej było zupełnie fałszywe, jak na przykład sławna tama w Czorsztynie. To był dopiero plan nieszczęsny, prawda, który zniszczył całą okolicę, dotychczas się to ślimaczy i uważam, że takie planowanie, które miało na celu nie wiem jakie względy polityczne, ale na pewno nie wzgląd na dobro ani regionu, ani kraju, jest nieszczęściem. Na zakończenie wróćmy jeszcze na moment do dziennikarstwa. Jak czuje się pan w kraju bez cenzury? Czy jest pan w stanie w natłoku, w szumie informacyjnym rozróżnić to, co ważne? Nie, to znaczy ja unikam tego natłoku, bo mało czytam czasopism. Sam przestałem właściwie zupełnie pisać, bo uważam, że tylu młodych ludzi doskonale pisuje w rozmaitych pismach, że po co właściwie tutaj się wpychać jeszcze z jakimiś swoimi pomysłami, kiedy prędzej czy później one zostaną lepiej zrealizowane przez następne pokolenia. Także właściwie, no mi się wydaje, że to jest bardzo zdrowe zjawisko, wie pan, ten szum, tylko że... A czy wolność mediów ma prawo być ograniczana? Istnieje Krajowa Rada Radiofonii, której my tu w tym miejscu nie podlegamy. Istnieje, czy też istnieją pomysły na stworzenie Krajowej Rady do spraw kontroli prasy, chciałbym powiedzieć publikacji widowisk. Proszę czy pana, jakaś struktura pilnująca porządków jak mawiał, mediach jest potrzebna? Jeden z papieży, tyle wolności, ile tylko możliwe, tyle jej ograniczeń, ile absolutnie konieczne, prawda? To znaczy, jak ile mniej absolutnie konieczne? Ale absolutnie konieczne pewne ograniczenia oczywiście są i to jest po prostu dobro innych ludzi. To znaczy, wie pan, zasada wolność Tomku w swoim domku, no to prowadzi do tego, że Paweł z wędką siedzi na komodzie, prawda? A cały pokój pływa, jak wiadomo, w brudnych falach. Więc to trzeba po prostu uwzględniać to, że są rozmaite. I to jest właśnie gra między rozmaitymi grupami społecznymi. Są interesy dzieci, interesy młodzieży, które media mogą boleśnie czasem naruszać bardzo przez swoje działania wychowawcze. Interesy różnych grup społecznych, one się powinny jawnie ścierać i jawny wniosek z tego powinni wyciągać ludzie odpowiedzialnie oczywiście, ale nie w sensie nacisku administracyjnego. Dziękuję ogromnie panu profesorowi za przybycie do studia, państwu za telefony, a teraz konkretnie jeszcze za tydzień także w Krakowie. Zapraszam państwa na spotkanie z panem profesorem Andrzejem Collem. A więc do zobaczenia za tydzień w Krakowie na żywo, a teraz konkretnie.